Wasz sąsiad uznał, że nie możecie oglądać telewizji, włamał się z osiłkami do waszego mieszkania i zabrał telewizor. Gdy zaczęliście protestować, osiłki was pobiły, a sąsiad ogłosił, że zrobił to dla ochrony zdrowia, bo oglądanie telewizji psuje wzrok. A teraz policja was ściga, żebyście się nie awanturowali. Bezprawie? Niemożliwe? Tak. Bezprawie, ale niestety możliwe. Dokładnie tak samo zrobił Donald Tusk i jego minister pułkownik Sienkiewicz. Najpierw większość sejmowa wydała uchwałę, czyli nieobowiązujące prawo, tylko wolę polityczną, że media publiczne są złe. Potem pułkownik wynajął osiłków i przejął te media, choć nie miał do tego prawa. Wysłał też policję, żeby chroniła te bezprawne działania. I jeśli myślicie, że was to nie dotyczy, bo nie oglądacie telewizji, to jesteście w błędzie. Bo jeśli pozwolicie nowej władzy na bezprawne działania, dziś wyłączą wam tylko TVP Info, ale jutro przymusowo dokwaterują wam imigrantów do mieszkania i zakażą jeździć samochodem po mieście. Demokracja to prawo wprowadzane ustawami przez parlament i prezydenta. To, co zrobiła z mediami nowa władza, to dyktatura.